Ewa Kuryło, urodzona w kwietniu 1955 roku w Koszalinie. Aktorka teatralna, telewizyjna i filmowa. Jest absolwentką Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, którą ukończyła w 1980 roku. Występowała na warszawskich scenach w Teatrze Rozmaitości, Teatrze na Woli i Teatrze Syrena. Jej mężem od 1982 roku jest aktor filmowy i teatralny Piotr Pręgowski. Owocem tego małżeństwa jest córka Zofia. Joanna Trzepiecińska, urodzona we wrześniu 1965 w Tomaszowie Mazowieckim. Aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka. W 1988 otrzymała dyplom ukończenia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Uznanie publiczności zdobyła w roli Alicji Kosoń, żony Jędruli w serialu Rodzina Zastępcza. Była w związku małżeńskim z pisarzem, prozaikiem i tłumaczem Januszem Andermanem. Małżeństwo to zakończyło się rozwodem w 2009 roku. Owocem tego związku są dwaj synowie, Wiktor i Karol. Janusz Michałowski, urodzony w styczniu 1937 w Augustowie. Aktor teatralny i filmowy. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, którą ukończył w 1960 roku. Pracował w teatrach w Koszalinie, Toruniu, Teatrze imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Jest mężem reżyserki teatralnej i filmowej, byłej minister kultury i sztuki, a w latach 2008-2011 dyrektorki artystycznej Teatru Ateneum w Warszawie, Izabeli Cywińskiej. Katarzyna Łaniewska, urodzona w czerwcu 1933 w Łodzi, aktorka teatralna i filmowa. W 1955 ukończyła studia na PWST w Warszawie. Była przewodniczącą oddziału warszawskiego Związku Artystów Scen Polskich. We wrześniu 2013 roku została publicystką tygodnika w sieci. Po trzecim roku studiów poślubiła aktora teatralnego i filmowego Ignacego Gogolewskiego, z którym miała córkę Agnieszkę. Małżeństwo rozpadło się po 10 latach. Drugim mężem aktorki został Andrzej Błaszczak, z którym wzięła ślub kościelny. Zmarł on na początku kwietnia 2018 roku. Aktorka zmarła 7 grudnia 2020 w swoim domu w Warszawie po pobycie w szpitalu. Została pochowana 17 grudnia w grobie rodzinnym na cmentarzu na Służewie przy ulicy Wałbrzyskiej. Miała 87 lat. Irena Karel, urodzona w sierpniu 1943 w Lwowie. Aktorka teatralna i filmowa, artystka kabaretowa. W 1934 roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W latach 1964-1977 występowała na deskach warszawskiego Teatru Komedia. Aktorka kabaretu Dudek, nazywano ją polską Bridget Bardot, była żoną operatora filmowego Zygmunta Samosiuka, który zmarł 24 listopada 1983 roku w Warszawie. Agnieszka Włodarczyk, urodzona w grudniu 1980 w Sławnie. Aktorka, piosenkarka, działaczka społeczna i osobowość medialna. Karierę aktorską rozpoczęła w 1997 roku tytułową rolą w filmie Macieja Ślesickiego Sara. W tym samym roku Ślesicki zaangażował ją do swojej kolejnej produkcji serialu 13 posterunek. Na początku swojej kariery była w 4-letnim związku z prezenterem telewizyjnym Rafałem Kosińskim. Następnie związała się z biznesmenem Jakubem Sićkiem. Rozstali się po 9 latach związku. W latach 2012-2016 jej partnerem był aktor Mikołaj Krawczyk. W 2020 związała się z triatlonistą Robertem Karasiem. W styczniu kolejnego roku ogłosiła, że spodziewają się dziecka. Bożena Dykiel, urodzona w sierpniu 1948 w Grabowie, aktorka teatralna i filmowa. Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 1970-1972 występowała w Studenckim Teatrze Satyryków, a w latach 1972-1985 w Teatrze Narodowym w Warszawie. Jej mężem jest kierownik produkcji Ryszard Kirejczyk, którego aktorka poznała w Japonii podczas pracy na planie filmowym. Owocem tego małżeństwa są dwie córki, Maria i Zofia. Wojciech Błach, urodzony w maju 1972 w Katowicach. Aktor filmowy i teatralny. W 1999 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 1999-2003
oraz 2008-2009 był aktorem Teatru Nowego w Łodzi. Obecnie współpracuje z Teatrem Imka w Warszawie. Był związany z aktorką Kamilą Baar, z którą ma syna o imieniu Bruno. Od 14 maja 2016 jest żonaty z Agnieszką Błach, która w grudniu 2017 roku urodziła mu drugiego syna Jeremiego. Anna Samusionek, urodzona 24 czerwca 1971 w Olsztynie, aktorka teatralna i filmowa, jest absolwentką 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Olsztynie i Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. W latach 90. występowała w teatrze imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Mieszka w Warszawie. Jej pierwszym mężem był aktor filmowy i teatralny, znany z serialu 13 Posterunek, gdzie wcielał się w rolę luksusa Paweł Burczyk, a drugim biznesmen Krzysztof Zuber, z którym toczyła sądowy spór o prawa do opieki nad córką Angeliką, urodzoną w 2002 roku. Weronika Marczuk, urodzona w listopadzie 1971 w Kijowie, producentka filmowa pochodzenia ukraińskiego, prawniczka, aktorka, autorka książek. Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Zasiadała w jury 4 pierwszych edycji programu TVN You Can Dance Po Prostu Tańcz. Jej pierwszym mężem był Bartosz Nowopolski. W 1995 wzięła ślub cywilny z aktorem Cezarym Pazurą, którego poznała w Sopocie. W 2003 odbył się ich ślub kościelny, a w 2007 rozwiedli się. Później była związana m.in. z Maciejem Gołyźniakiem. W 2020 roku urodziła córkę Annę, której ojcem jest Polak, z którym jest w związku od 2012 roku. Maciej Damiński, urodzony w styczniu 1944 w Podszkodziu, aktor filmowy i teatralny. W 1966 ukończył studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Był mężem aktorki Anity Dymszówny, córki aktora Adolfa Dymszy. Po rozwodzie ożenił się z Joanną, z którą ma 2 dzieci, Mateusza i Matyldę. Włodzimierz Matuszak, urodzony w lutym 1947 w Międzychodzie. Po maturze podjął studia na Wydziale Aktorskim we WST w Warszawie. Z uczelni został wydalony za udział w protestach studenckich w marcu 1968. Po usunięciu z uczelni kontynuował studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej imienia Leona Schillera w Łodzi, które ukończył w 1976 roku. Jest ojcem ilustratorki książkowej i autorki komiksów Dagmary Matuszak. Jego pierwsze małżeństwo zakończyło się rozwodem. Obecnie jest związany z aktorką Karoliną Nolbrzak, którą poznał podczas nagrywania serialu Plebania.